Cześć, witajcie, jestem Chudy, oto draft. Dawno nie był już, nie? Też jakaś przerwa była pomiędzy ostatnim odcinkiem Futa a draftem, bo draft miał być zaraz po skończeniu Ligi 9 chyba, no ale dobra, czy Ligi 8, Ligi 9, bo tu jest 8, dobra. Ale tak, już przechodzę do rzeczy, już zaczynamy draft online, mamy kasę, mamy wszystko. Na początek trochę info. Dzisiaj draft to jest jedyny film dzisiaj na kanale prawdopodobnie. Zagramy tylko jeden mecz. Wybierzemy skład, zagramy mecz, to i tak trochę czasu to zajmie, prawda? Może nawet po tym jednym meczu odpadniemy, bo jeszcze jestem zaspany. Dlatego, że teraz mamy godzinę 12.43. Wstałem o godzinie 12.10, 11, coś takiego było. No i od razu na Messengerze przeczytałem wiadomość, że najemnik o 14 do mnie wpadnie. No i będziemy nagrywać prawdopodobnie i zajdzie na ten cały dzień, więc... No on wkrótce pewnie będzie, pewnie nawet przed 14. Dlatego ja się muszę spieszyć z tym draftem i nic innego nie dam rady nagrać, muszę to zrenderować i w ogóle jeszcze wrzucić. Więc tylko z tym się wyrobię, nie będzie też kolejnej kolejki serii A i tak dalej, i tak dalej. Jutro coś już powinno się więcej pojawić, zobaczymy. Dobra, ale tak. Dlaczego jest kamerka? Teraz jeszcze. Pisaliście w komentarzach, żebym zrobił ślepy draft. Ślepego draftu jest sporo na YouTubie, dlatego zrobimy coś podobnego, ale trochę innego. Zresztą zobaczcie. Na ślepo wybierzemy sobie formację jedynie. I według tej formacji będziemy wybierać zawodników. Czyli jak na przykład będzie formacja 4-4-2, to wybieramy zawodników tak. Pierwszy, numer czwarty, numer czwarty, numer drugi. Czujecie? Po prostu będę ich widział, kogo wybieram, ale będę zmuszony wybrać po prostu tego konkretnego. No i będę mógł płakać, jak obok będzie Ibra, Ronaldo, Messi i tak dalej. No. Dobra. Więc chyba teraz już będzie formacja, jak kupię, nie? Więc ja się może odwrócę. I już jest formacja? No nie bardzo. A, no jest tak. Okej. Okay. Teraz będzie formacja. Już jest? Wybieramy coś. Wybrałem 3-4-3. No okej, okay. No to bierzemy. 3-4-3, czyli najpierw trzeci. Cholera. Już widzicie to, nie? Wybór tylko będzie z kamerką, nie? Reszta już bez kamerki. Najgorszy. 3-4-3 było, tak? 3-4-3, tak. No witaj, kolego. 3-4-3. Czyli teraz zacznijmy od bramkarza. Numer czwarty będzie bramkarz. Same informy. Wolałbym Buffona może bardziej. Dobra, 3-4-3. No to czwarty. Teraz będzie trzeci. Obrońca. Trzeci. No, nie tak najgorzej. Rozgrania tutaj wcale nie ma. 3-4-3, czyli teraz znowu trzeci. Laporte. Coś się z tego wyciągnie? Raczej na razie nie. Okej, okay, więc... Chociaż nie, nic z tego nie będzie. Prawy pomocnik. Teraz było 3. To będzie 4. Willian! Teraz będzie 3. Witzel. 4? Nie, czekajcie. Chwila. Nie, teraz będzie... 3 było... 4 był William, nie? To było 3, czyli jeszcze raz 3 będzie. Davis. Teraz to jest prawda, poczekajcie. 3... 3... 4... 3... 4... 3... 4... 3... Czyli dobrze, 3. Czyli teraz będzie... Się zgubiłem. To będzie 4. Jest na zmianę. 3, 4, nie, bo jest 2 razy 3 z rzędu. 3, 4, 3, 3, 4, 3. Czyli teraz będzie 3. 3, 3, 3. 3. Mam nadzieję, że się nie zgubiłem. Jest granie, jak się pojawia. Brawo. 3, 4, 3. Czyli teraz będzie 4. Mogę sobie tak się rozrysować. To będzie 4, tak? Tak. Teraz będzie 4. Teraz będzie 3. I jeszcze raz 3. No powiem wam, że rewelacji na razie nie ma. Się nam stworzyło tutaj po lewej stronie zgranie. Zatem jeszcze raz 3 było. Czyli teraz będzie 4 na ławce. U.
No okej, może być. 3, 4, 3. Czyli teraz będzie 3. MKLU, ciekawie się robi. 3, 4, teraz było 3, czyli teraz jeszcze raz 3. Sokratis. Teraz będzie 4. Tak? Pewnie się pomyliłem wiele razy, ale jakoś to się trzymał wszystkiego, nie? To było 4, czyli teraz 3. Jeszcze raz 3. No. I to będzie 4. Clichy. Okej. To było 4, tak? Clichy był... Tak, czyli będzie teraz 3-3. Kościelny, dobrze. Pedro, no... Lepiej chyba by Griezmann pasował, ale okej. Tak mówiłem... Teraz Pedro był... Czwarty czy trzeci? Chyba czwarty był Pedro. No to Vela teraz trzeci. Nie wiem już naprawdę. Vela trzeci. Zostaje jeszcze raz trzeci. Lam. Tak w sumie to mi się nie przy... Messi! Oh. To było 3 i teraz będzie 4, tak? Czyli w sumie to i tak bez znaczenia. 4 czy nie 4? 4, załóżmy, że 4. Uff. Coś z tego trzeba ułożyć, nie? Więc teraz kamerka znika, zaraz wracamy z ułożonym składem. Dobra, nie wiem, czy coś jeszcze z tego wyciągnę i zauważyłem, że menadżera nie wybrałem. Czyli na końcu było 4, czyli menadżer będzie 3. Ale to już mało znaczące. No, taki sobie wpadł. No 3. No i nic nie dał. No dobra, 75 zgrania udało się uzyskać. Spoko. No to lecimy do pierwszego meczu i być może ostatniego. To jest słaby skład. Będziemy sobie może tak robić, że co drugi draft będziemy robić coś specjalnego. Na przykład teraz było to według formacji, potem następny będzie normalny i po tym normalnym zrobimy coś właśnie, coś nie wiem, albo jeszcze raz formacja, albo coś jeszcze innego się uda wykombinować. Dobra, zaczynamy. Może inna formacja będzie może... Nie no. Według tego jeszcze można zrobić. Albo w ogóle ślepy zrobimy taki normalny. Zobaczymy jeszcze. Szuka przeciwnika. Zobaczymy jak szybko znajdzie. Okej, okay, jest przeciwnik. Okej, okay, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy jego skład za chwilę, bo mój nie powala niestety. No jego też nie. Ma mniej zgrania, ale ma Ronaldo, ma Neymara, ma Thiago Silva, ma tego samego bramkarza, ale ja go chyba zdjąłem, nie? Ma też kościelnego, ale mam obecnie formy i na ławce siedzi. No dobra, też nie ma to wyzgrania. Nie wiem, czy też robił jakiś ślepy draft, czy po prostu tak mu karty się ułożyły. Być może tak mu się karty ułożyły, bo widać, że wybierał chyba najlepszych, jakim mu dawało. Więc zaczynamy. Może to się uda ugrać. No, no to zajebiście wam powiem. To sobie pograłem, naprawdę, dużo. Jako wygranej mi raczej tego nie zaliczy, chociaż kto wie. Dostałem za to monety niby jakieś. No, no ale jestem na etapie zero wygranych. Okej. Okej, no to lecimy dalej. Kolejny mecz. Znaczy kolejny przeciwnik. Dobra, jest przeciwnik z herbem Barcelony. No ale w drafcie to nie ma znaczenia jaki ma herb, jakie ma stroje. Ważne jakie mu karty wylosowało. I 58 zgrania. Thibaut Courtois najlepszym zawodnikiem chyba. No zobaczymy. No kurde, co jest? Ja pierdzielę, ludzie! Nikt nie chce ze mną grać? Przynajmniej monety zbieram. Oj. No, do 3 razy sztuka, nie? Jak to mówią. Szukamy kolejnego. Jak ten wyjdzie, to nie wiem. Spróbujemy innego dnia, niestety. Nie no, trzeba coś zagrać, nie, to ten najemnik wpadnie. A już się męczę długo ze znalezieniem przeciwnika. Dobra, jest przeciwnik, miał herb Liverpoolu. Stary, wzięliśmy takie same stroje, wiesz? Ja pierdzielę. Może wyjdź. Ja bym teraz prosił cię, żebyś wyszedł. On to zrobił specjalnie. Wyjdź. No, 85 zgrań, Luis Suarez, Grzegorz Kurchowiak, Neymar, Ibra, dobry skład, nie mam szans. Jako, że z tamtymi, jako, może miałem szansę, z tym może być ciężko. Wyjdź, chłopie, wyjdź! Nie? Nie chcesz? No nie, dobra, jakoś się rozróżniałem z podękami, nie jest jeszcze tragicznie. O, jest szansa, podanie do przodu jest Nolito i będzie rzut rożny, uff. Nie, trochę się myli, przy szybszej grze się patrzy głównie na koszulki, nie na spodenki przy podaniu, no ale dobra, może coś z tego jeszcze będzie.
O nie, będzie szansa! Dobrze zablokowany strzał! Zaczyna mnie to powoli denerwować, te stroje. Was pewnie też przeoglądają. Dobra, może przeoglądanie jeszcze nie jest tak źle, ale przy grze jest! Dobrze, mamy to. No nie! Nie ma, dobra, to już nie był błąd tego, że pomyliłem stroje, tylko po prostu tak wpadło to podanie. Kolejny rzut rożny dla przeciwnika. Rzucam sobie ofensywny. Zobaczymy. Dobrze, łapię. Podanie do Witzela. Witzela! Jajajajaj. No, liczę na to, że Witzel uderzy podobnie jak w karierze Juventusem, ale się nie udało. Zagranie do Pedro. Pedro, dobrze. Pedro! 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 O matko. Nad bramką. Przeciwnik wstrzymał grę. Chcesz wyjść? Czy wprowadzisz mi jeszcze lepszych zawodników? Bo Ronaldo to Ibra i Neymar to za mało, tak? Nie? Co się stało? Wprawił Di Maria za Martineza. No, super. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Bo to będzie bramka. Nie ma. Uff. Nie dał rady. Będzie rzut rożny jeszcze. Dośrodkowanie. I strzał i nic z tego. Kolejny rzut rożny. 30 minuta. Wyrównałem nawet spotkanie. Kolejny rzut rożny? Czy nie? Nie, teraz chyba nie. O nie, Ronaldo, dobrze! Kolejny rzut rożny, teraz przycisnął bardzo. Ten Di Maria mu pomaga. A jeszcze Suareza ma, chyba. No spoko. Neymar. No, no, no. Nic z tego nie będzie. Ronaldo strzał, no nie, tym razem wpadł, ja pierdzielę. Chyba jednak odpadniemy po tym jednym meczu. Gol będzie, nie ma. Ja, kolejny rzut rożny, nie mogę się z tych rożnych uwolnić. To już jest jego piąty rożny w tym meczu, ja miałem jeden. I że wszyscy czarni, to jest najbardziej domijające jeszcze. Dobrze, że te spodenki chociaż ma inne. Dobrze, będzie podanie do Pedro. Pedro idealnie sobie poradził. Pedro! Pedro strzał! Pedro, no obok bramki. Witzel. Witzel, wybiegaj tam. Prieto? Nieważne, kim jesteś. Ważne, że biegniesz. Gdzie jest ktoś z moich? Jest, widzę Pedro. Widzę Pedro. Matko. Za mocno, ale jest jeszcze podanie do Pedro. Pedro nie będzie strzał. Koniec! Witzel! Koniec pierwszej połowy. W tych wszystkich czarnych koszulkach po prostu nie mogłem znaleźć mojego. Dopiero za późno zawodem Pedro, no i już nic z tego nie wyszło. No, no, chociaż może on też za późno wbieg, może też go przez to nie widziałem. Nie, zobaczymy, zaczynamy drugą połowę. Dobre podanie do Pedro. Pedro, Pedro, strzał! Czemu nie strzałeś, Pedro, szybciej, cholera. Pedro. Pedro, nasz najlepszy zawodnik dzisiaj, zdecydowanie faulowany, nie faulowany, no. Nie mów się, że kontuzji dostał. Nie, Pedro, nie! Tak, tylko tego mi brakowało. Pedro kontuzjowany. Super. Ale nie, on wstanie. Przeciwnik mi wstrzymał grę, po prostu... Myślałem może, że się pomylę i zdejmę Pedro. Nie, nie mam zamiaru go zdejmować, bo on gra dzisiaj najlepiej. Nic mu nie będzie. Już jest w polu karnym. Będzie strzał, jest strzał, jest! Nie ma bramki, Witzel, dobij to, no nie. Pedro. Nie tu. Czemu Pedro tam podałeś? Pedro też się myli. Jest szansa, dośrodkowanie, zablokowany rzut rożny. Teraz my nadrabiamy rożne. Uff, dośrodkowanie. Co z tego wyjdzie? Nic z tego pewnie nie wyjdzie, oczywiście. Podanie do Witzela, dobrze, Witzel, musisz to zrobić. Witzel, strzał, Witzel, poprzeczka, Pedro, nie, no nie, Witzel, ja pierdzielę. Davis! Nie, obronił chyba, rzut rożny. Ture do środka, czy jak mu tam? Dośrodkowanie, strzał z główki, no nie, obok, mało czasu do końca. Serio porażka po jednym meczu? Być może, jedną bramką tylko. Jeszcze Neymar, Witzel, czemu się nie ruszałeś? Dobrze, mamy to, nie, nie mamy tego! No nie mamy tego. Super. No to przegraliśmy. Nolito nie poda do Pedro, rzutu wolnego też nie będzie. 3 minuty. 3 minuty, jeszcze Ibra.
No zmień mi, no dobrze, dziękuję za zmianę zawodnika. Jeszcze piłka dla niego oczywiście. Nie, już nie zdążymy nawet bramki honorowej strzelić. Nie będzie remisu, nie będzie nic. Nie udało się tutaj niestety wygrać. Jeszcze przedłużał z tego autu z wrzuceniem. Mamy to. Podanie, dobrze, Witsel, ruszamy. Psut! Dobrze, Pedro! Nie dochodzi do Pedro piłka. Pedro nie odbiera, koniec. Zobaczymy, co dostaniemy za wszystkie porażki. Jakieś paczki pewnie będą. Zobaczymy. Mandanda zawodnikiem meczu. No cóż, Pedro zagrał dobrze też moim zdaniem. Dostajemy 710 monet. W końcu udało się zagrać cały mecz. I tak, no, trzy mecze dzisiaj mieliśmy, nie? Dobra, lecimy dalej. No niestety, nie udało się. Odbieramy nagrodę za 0 wygranych. Złoto. No, nie najgorzej. Dwie złote paczki, jedna srebrna. Zobaczę, w srebrnym też można trafić jakieś perełki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I bum, 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 kto to jest? Ale patrzcie, gość nie wygląda źle, ma nie zostały styki. Dużo kontraktów. I dużo takiego czegoś. No dobra. No dobra, sobie tych zawodników posprawdzam, ile są warci za chwilę. Chwila. Jest jeden wystawiony za tyle. No w sumie mogę spróbować za podobną cenę. Ten też w sumie nie najgorszą cenę ma. Serio? Czyżby gość z Ekstraklasy był aż tyle warty? Nie no, wątpię. Trochę za mniej go wystawię, ale spróbujemy. Dobra, czas na kolejną paczkę. Są to za 5000, więc no, raczej nic specjalnego nie będzie. Zobaczymy. No, Milito. Czyli no nic konkretnego. Tuż. I ostatnia paczka na po... Aha, jeszcze ten. Trzeba to sprawdzić. I ostatnia paczka na pocieszenie. Teraz. Wątpię, że coś padło. Mówił, że dwa razy wygrał, to wtedy. Bramkarz Zenitu. Nic, nic, nic. Trzy rzadkie. Nie, jedna rzadka, sorry. Jakby się zmieszały. No trudno, nie udało się. Ale trzech przeciwników się było. Wysyłałem wszystko do klubu. No i na dziś kończymy. To była tyle w dzisiejszym dniu na kanale raczej. No chyba, że najemnikowi coś jeszcze wypadnie. Zobaczymy. Pozdrawiam, cześć.